A też troszkę mi to odpowiada, że tutaj jest tak, bo tu chodzi o ten dialog, także one tak, tak są blisko siebie. Mi chodziło o to, że to jest po prostu kawał dobrego malarstwa. Na początku przywitać jednego z artystów, Daniela Balabana z małżonką. Witamy, Danielu. Chciałbym też przywitać panią Renatę Skrzewską, kuratora z galerii w Ostrawie, która była inicjatorką i kuratorką dużej retrospektywnej wystawy Daniela Balabana. Mamy tutaj też drugiego artystę, czyli Jarosława Modzelewskiego. I powiem państwu, że właśnie zestawienie tych dwóch artystów, zestawienie ich prac też było takim moim pomysłem, który długo, długo nosiłem w sobie, kilka lat. Jarosław Modzelewski był współzałożycielem takiej ekspresjonistycznej grupy artystycznej pod nazwą Grupa. Jarek Modzelewski jest pedagogiem, który po ukończeniu warszawskiej ASP w pracowni malarstwa Stefana Gierowskiego już teraz prowadzi własną pracownię na Wydziale Malarstwa. To wystawa pomyślana jako spotkanie dwóch artystów, dwóch niezwykłych osobowości twórczych i przede wszystkim spotkanie ich obrazów. Obu tych artystów wiele rzeczy łączy, niektóre ich dzielą, ale te do tych, które ich łączą, należy ich rodowód artystyczny. Obaj inspirowali się nową ekspresją niemiecką, sztuką Noe Wilde. Wspólnie z bratem Janem Balabanem, zmarłym w 2010 roku, prozaikiem, tłumaczem, i z grupą przyjaciół założył grupę artystyczną Narodzenie. Od 2008 roku prowadzi własną pracownię malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego. Obraz Pieta vychází z lidového obrázku nebo lidové kresby Piety a já jsem tento obrázek jakoby zrcadlově promítl, čili jsou tam dva ti Kristové a celý ten obraz vlastně vznikal tak, že tu kresbu, která tam byla nejdřív na tom obraze, jsem postupně překrýval černou barvou a všechno nedůležité jsem překryl tou černou barvou, až tam zůstaly jenom ty hlavy a ruce. Daniel Balaban, wychowany w rodzinie protestanckiej, to człowiek, który buntuje się przeciwko religii, buntuje się przeciwko zakazom tworzonym przez ludzi, którzy go otaczają. Jest osobą, która jest równocześnie łagodna i bardzo, ale to bardzo buntownicza. Mrok krzyża, tak go przetłumaczyliśmy, bo tytuł oryginalny to jest Tma krzyża, ale tutaj nie chodzi tylko o ciemność, ale właśnie o mrok. Państwo widzicie, ten obraz przedstawia krzyż w pozycji horyzontalnej, który unosi się jakby nad chmurą, czyli unosi się jakby na kolejnym poziomie, na kolejnym poziomie nieba. Nie wiedziałem nigdy, jak nazywa się ten święty, którego namalował Jarek na tym żółtym obrazie. Chciałem zacząć od tego obrazu, ponieważ to jest obraz, który powstał, tak jak wiele obrazów Modzelewskiego, jako taka notatka z rzeczywistości, którą artysta gdzieś tam zaobserwował. Stanowią świetną okazję do spojrzenia na zaangażowaną sztukę współczesną. Sztukę, która porusza ważne tematy
moralne, sztuka, która zadaje pytania, sztuka, która przez swój zakres tematyczny i znaczeniowy wykracza daleko poza tylko postać tworzącego ją artysty. Także serdecznie polecam. Wystawa trwa do 28 października i powstała w ramach Festiwalu Sztuki Czeskiej w Galerii Bielskiej we Włoszech. Mamy tutaj obraz Usmiew Trójce, który jest inspirowany gotycką malbą. Są tam właśnie namalowany gotycki ruchaw w pięknych, wyraźnych barwach. Uprostred jest owszem temny prostor, z którego się wynożuje usta. Smějící se ústa, vlastně jsou tam tři, čili zase symbolizuje to svatou trojici.